Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Tomasz Michałek. Jest mi bardzo miło, że możemy się spotkać w tym szczególnym dniu. A mam podejrzenie, że 22 lutego 2024 roku może zapisać się jako dzień historyczny w historii nie tylko miasta Siewierz, ale całej gminy. Bez dwóch zdań, po wsze czasy do historii miasta i gminy Siewierz przejdzie Zdzisław Banaś. Zapraszam na scenę. Miałem przyjemność i zaszczyt być burmistrzem miasta i gminy Siewierz. To jest ogromna zasługa wielu mieszkańców, którzy w wielu wyborach, bo przecież pełniłem tą funkcję przez 4 kadencje, mieszkańcy decydowali o tym, kto przez te 18 lat był burmistrzem. To było ogromne zaufanie mieszkańców, które starałem się przez te 18 lat wypełnić i zrealizować. Ale również bardzo ważna kwestia jest rodziny. Dla mnie bardzo ważna jest rodzina, bardzo ważny Staś, który tutaj już niedługo zamieszka w Siewierzu, a więc będę mógł się opiekować wnukiem i cieszyć się z tego, że właśnie takiego wnuczka mam. Ale szanowni państwo, życie politycznie pozostaje w próżni. Chcę tutaj jednoznacznie przekazać, że moje miejsce to jest miejsce dla kandydata Dariusza Waluszczyka. W pełni tutaj jako burmistrz miasta i gminy Siewierz, który kończy tą pracę, chcę udzielić pełnego poparcia dla kandydata Dariusza Waluszczyka. Dlaczego Dariusz Waluszczyk? Szanowni państwo, z Darkiem pracowałem wiele lat. Darek był nauczycielem w szkole w Wojkowicach Kościelnych. Darek był dyrektorem zespołu szkolno-przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych właśnie kiedy pełniłem funkcję burmistrza, ale był również ze mną 2 kadencje moim zastępcą. A więc miałem możliwość pracy z Darkiem przez 8 lat. Dlatego też w pełni tutaj chcę powiedzieć, że Darek Waluszczyk jest najlepszym kandydatem na burmistrza miasta i gminy Siewierz. Przez 8 lat razem żeśmy pracowali. To były czasy, gdzie musieliśmy podejmować wiele wyzwań, przygotowań, wiele inwestycji. Właśnie z Darkiem przygotowaliśmy tą inwestycję przedszkole i żłobek i wiele, wiele innych. I muszę potwierdzić, że jest to osoba w pełni odpowiedzialna, kreatywna, twórcza. I ja i moja rodzina i moi najbliżsi Darkowi w tych wyborach udzielają pełnego poparcia i Darek, masz nas głos 7 kwietnia. Chcę, abyśmy razem podejmowali najważniejsze decyzje dotyczące naszej przyszłości. Wszystkie wymienione przeze mnie działania są niemożliwe do zrealizowania przez jedną osobę, czyli przez nowego burmistrza. Można im podołać tylko dzięki wspólnej i zgodnej pracy całej naszej drużyny, którą dzisiaj wam zaprezentujemy. Kandydaci na radnych, których zaprosiłem do współpracy, to zaangażowani społecznicy i aktywni członkowie naszej wspólnoty. Ludzie, którzy są gotowi poradzić sobie z każdym nowym wyzwaniem. Wsłuchując się w głos mieszkańców, wspólnie będziemy dążyć do realizacji naszych celów i podejmować najlepsze decyzje z myślą o wszystkich mieszkańcach naszej gminy. Mamy przed sobą wiele wyzwań, ale jestem przekonany, że wspólnymi siłami możemy osiągnąć wszystko, o czym marzymy. Razem możemy uczynić gminę Siewierz jeszcze piękniejszym, lepszym miejscem do życia. W nadchodzących wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia 2024 roku,
Proszę o wasz głos. Zaufajcie mi, a zapewniam, że będę pracował z najwyższym zaangażowaniem, aby spełnić wasze oczekiwania i potrzeby. Dla dobra naszej gminy. Wygramy! Dziękuję bardzo. Przedmieścia gorzki smak, autobus rusza w krótki rejs. Zdyszana biegnę z żartu w żart, z podróży w podróż, z wiersza w wiersz. I kocham, pragnę, tracę tak, jakby się chwilą stawał mrok. Jak gdyby świat wymykał mi się z rąk. To, co mam, to radość najpiękniejszych lat. To, co mam, to serce, które jeszcze na wszystko stać. Warto, o czym jestem przekonany, wsłuchać się w wypowiedzi tak zwanych liderów opinii, a więc ludzi znanych, cenionych, szanowanych w danym środowisku. I takich kilka głosów chciałbym, aby już za chwileczkę wybrzmiało na tej sali. W pierwszej kolejności na scenę zapraszam pana Piotra Wosinka, przedsiębiorcę, prezesa przedsiębiorstwa wielobranżowego Promak. Chcemy czy nie chcemy, dokonujemy oceny i podsumowań zjawisk i wydarzeń, jakie miały miejsce w tak zwanej mijającej kadencji. Działalność kończy, i to chcę podkreślić na swoje życzenie, pan burmistrz, którego dorobek wszyscy znamy i bardzo cenimy. Ale jak przystało na człowieka, który od lat bez reszty angażował się w rozwój miasta i jego mieszkańców, w poczuciu odpowiedzialności za to, co zostało zrobione, co jest i co stanowi dorobek jego osobisty, a także tysięcy mieszkańców miasta i gminy Siewierz, wskazuje kandydata, który zapewni kontynuację i dalszy pozytywny i pomyślny rozwój miasta i gminy Siewierz. Pan Dariusz Walokrzyk jest dla nas, dla mnie osobiście, postacią znaną, z dużym dorobkiem w pracy samorządowca. Myślę, że nie potrzeba przywoływać konkretnych zdarzeń, bo one już tutaj były prezentowane i państwo je znają. Chciałbym w tym miejscu z całym osobistym przekonaniem i przekonaniem mojego środowiska przekazać przesłanie o poparciu kandydatury pana Dariusza Waluszczyka na urząd burmistrza miasta i gminy w Siewierzu. Pan Dariusz Waluszczyk wielokrotnie udowadniał, że zna potrzeby, rozumie problemy miejscowego biznesu i że potrafi tworzyć właściwy klimat i warunki do dalszego jego rozwoju. Szanowny panie Dariuszu, chciałbym przekazać najlepsze życzenia sukcesów, o którym jestem absolutnie przekonany. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Głos zabierze były radny, przedsiębiorca młodego pokolenia, właściciel firmy Profes, Mariusz Dyduch. Szanowni Państwo, znaleźć się w takim miejscu, w takim dniu, to jest niebywały zaszczyt. To, gdzie jesteśmy i jak to wszystko zorganizowane zostało, wcale mnie nie dziwi, bo to jest cały pan Dariusz Waluszczyk, gdzie wszystko jest doprecyzowane na tip-top i możemy w każdym calu zobaczyć
zaplanowanie, przemyślenie, strategię. Jestem przekonany, że jako lider i jako przyszły burmistrz miasta i gminy Siewierz również będziemy mogli my jako mieszkańcy gminy spodziewać się równie dynamicznego, konsekwentnego i rzetelnego rozwoju sołectw oraz miasta. Pan Dariusz jak zawsze okazał się być osobą niezwykle rzetelną, sumienną, słuchającą, cierpliwą i otwartą na ludzi. Jestem przekonany, że wszystkie decyzje, jakie będą podejmowane, już pełniąc funkcję burmistrza, przyczynią się do bardzo dynamicznego rozwoju i myślę, że wszyscy mieszkańcy sołectw oraz miasta będą zadowoleni z tego wyboru. Trzymamy kciuki i serdecznie dziękuję. Wsłuchajmy się w głos przedstawicielki, a konkretnie przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Leśniakach, pani Stanisława Myrta. Jest mi niezmiernie miło, że zostałam wywołana do odpowiedzi. Chciałam podziękować za zaproszenie. Nie będę długo mówić, bo tu już było powiedziane wszystko. Mogłabym zaśpiewać, ale nie ułożyłam odpowiedniej piosenki. A więc udzielam wsparcia panu Darkowi Waluszczykowi i jego kandydatom na radnych. Powiem tak, że skoro sprawdził się jako zastępca burmistrza, jako zastępca starosty, a więc sprawdzi się jako burmistrz. A więc udzielam wsparcia, trzymam kciuki i myślę, że będzie dobrze. Dziękuję. Grzegorz Styrek. Ma pan poparcie od klubu sportowego Ostoja, łącznie z moją rodziną, z znajomymi, będziemy pana popierać i oby tak dalej. Zwyciężymy. Jeszcze jeden głos w tej sprawie, tym razem głos prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu, Barbary Totoń. Witam wszystkich serdecznie. Panie Dariuszu, jestem tu w imieniu społeczności studenckiej, oczywiście studentów seniorów. Wspieramy pana bardzo gorąco i myślę, że będziemy świętować zwycięstwo w dniu 7 kwietnia. Będziemy pana wspierać, tak jak nas pan wspiera przez 12 lat. Będziemy na pana głosować wszyscy. Zwyciężymy na pewno. Za chwileczkę na tej scenie przed wami wokalistka, studentka Akademii Muzycznej w Katowicach, laureatka Nagrody Starosty Będzińskiego w dziedzinie kultury, Karina Sornik. Witam państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenia i bardzo dziękuję też panu Dariuszowi właśnie za zaproszenie. Wspominam pana bardzo pozytywnie i miło, a moje wsparcie wyrażę piosenką. Paryskie niebo w lustrze zakwany przegląda się. Pod nim najpiękniej kwitną dziewczyny i bzy. Ponad dachami fruną gołębie gdzieś hen. Akordeon gra sous le ciel de Paris. Przy lampce Chamberta tak miło mija dzień. Świat chowa się w różowej mgle i już nie jest nam źle. Samorząd to gra zespołowa. Burmistrz to jedno, jego współpracownicy to drugie. A ci, którzy wchodzą do rady i mają decydujący głos w najważniejszych sprawach, stanowią zaplecze, podstawę, drużynę burmistrza. Kandydaci do Rady Miejskiej w poszczególnych jednomandatowych okręgach wyborczych, kandydaci z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Dariusza Waluszczyka, rzecz jasna. Lidia Lubińska, Dariusz Nawrot, Jarosław Merta, Jarosław Bański, Aneta Zaręba, to Radosław Kubik, Marcin Majewski,
Sylwia Gruszka, Aneta Sorni, Dariusz Michalczyk, Dorota Szybis, Teresa Wieczorek, Mariusz Naglik, Krzysztof Łaszczyca, Barbara Bochenek. Moi drodzy, w pełnej klasie i w pełnym składzie 15 kandydatów do Rady Miejskiej, najlepszych, jakich mógł skompletować i dobrać do swojej drużyny Dariusz Waluszczyk. Odkryjemy miłość nieznaną, na szczęśliwy ląd zaniósł mnie pewnego dnia. We ramiona uci Magellana, serce twe buzola ma. Znów będę czuć, że jestem zakochana, póki niesie mnie łódź. Łódź Magellana, znów będę czuć, że żyć tylko tak warto jest. Navigarnes est est, navigarnes est est. Miłowania głąb jak wilcy, nauczymy się w tym kraju pierwszego dnia. Słów, którymi mówią tubylcy, szaba da da da, szaba da da da. Odkryjemy miłość nieznaną, na szczęśliwy ląd zaniosą mnie pewnego dnia. We ramiona uci Magellana, serce twe busola ma. Tak, to było piękne wykonanie, naprawdę. No i moi drodzy, tak oto krok po kroku doszliśmy do końca, do finału. Ta pieśń wieńczy dzieło, domyka niejako akcentem muzycznym konwencję wyborczą Komitetu Wyborczego Wyborców Dariusza Waluszczyka. Jeszcze tylko jeden muzyczny akcent. Serdeczne dzięki. Wracajcie bezpiecznie do domu. Bardzo wam dziękuję za przybycie.